Grypa nie jest zwykłym przeziębieniem, z którym jest zwykle utożsamiana. Grypa to choroba, która dotyka wielu narządów i wielu tkanek. Do narządów, szczególnie narażonych na uszkodzenie, należy układ sercowo-naczyniowy i samo serce. Oceniam, że około 1/3 co najmniej pacjentów, którzy w Polsce wymagają przeszczepienia serca, to osoby, które miały uszkodzone serce w wyniku działania wirusa grypy. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą. Tak? To jest najważniejsza metoda profilaktyki chorób zakaźnych w ogóle i w przypadku grypy ona też się stosuje. Szczepionka nie chroni całkowicie przed chorobą, ale szczepionka chroni przed powikłaniami.